Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Dołęgowski, jestem tutaj profesorem uczelnianym w SGH, jestem prodziekanem w Kolegium Gospodarki Światowej i tak się składa, że jakoś już dzisiaj żeśmy zaczęli warsztatami ze środowiskiem ruchu Focolari, a w tej chwili już przechodzimy do tego głównego centralnego spotkania i pragnę przywitać naszych gości, trzy osoby, plus również pan redaktor z Tygodnika Powszechnego, który będzie również koordynował całe przedsięwzięcie. A więc witam pana profesora Luigi Nobruniego, który jest... którym się już trochę znam osobiście. Zresztą to jest też przyjaciel profesora Zamaniego, który nas odwiedzał. No i jest on, można powiedzieć, jednym z takich głównych przedstawicieli nurtu we współczesnej ekonomii włoskiej i właściwie można powiedzieć, że jest też współpracownikiem papieża Franciszka. Witam siostrę profesor Alessandrę Smarelli, która też jest... ściśle związana ze Stolicą Apostolską i pana profesora Marka Rymsze, członka Narodowej Rady Rozwoju i profesora w Uniwersytecie Warszawskim, profesora socjologii. Za chwilę też oddam głos również panu redaktorowi, który będzie prowadził całe nasze przedsięwzięcie. Natomiast pragnę już państwa również bardzo serdecznie właśnie powitać w progach, w auli, dokładnie w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, auli pierwszej gmachu C. Wiem, że niektórzy łącznie z profesorem mieli pewne problemy z odnalezieniem, ale żeśmy się odnaleźli. Pragnę państwa również powitać w imieniu pana rektora, profesora Marka Karockiego, który niestety dzisiaj przybyć nie może, ale też prosił mnie również jeszcze wczoraj też o powitanie i o podziękowanie państwu za przybycie i też podziękował za tę inicjatywę, że właśnie w naszej uczelni to spotkanie odbyć się mogło. Mam też nadzieję, że podobne następne będą miały miejsce również u nas. To spotkanie dzisiejsze jest kontynuacją konferencji w Krakowie, która odbywała się wczoraj i przedwczoraj, też na temat ekonomii Franciszka. Ale oddaję już głos następnym naszym mówcom i właściwie głównym osobom odpowiedzialnym za organizację tego przedsięwzięcia. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Piotr Abramczyk, jestem prezesem Fundacji GCCM Polska, Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska. Jest mi niezmiernie miło powitać naszych szanownych gości jeszcze raz, bo widzieliśmy się wczoraj i dzisiaj na konferencji Creatio Continua w Krakowie. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa. Nie da się ukryć, że wielka degradacja środowiska, kryzys ekologiczny, kryzys klimatyczny jest znakiem czasów. Z tego też powodu przygląda mu się Kościół i stara się na niego odpowiedzieć. I my jako Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska chcemy być częścią tego rozwiązania, tej odpowiedzi Kościoła. Stąd też pomysł na właśnie taką debatę. Jednym z głównych przesłań encykliki papieża Franciszka Laudato Si jest to, że wszystko jest ze sobą połączone. Warto dlatego zwrócić uwagę na słowa ekologia i ekonomia. One mają ten sam źródło słów, greckie słowo oikos, które oznacza dom. Dlatego też wierzymy bardzo, że ta dzisiejsza debata przyczyni się do rozwiązania tego wielkiego kryzysu ekologicznego i włączy nas wszystkich tutaj w aktywną troskę o nasz wspólny dom. Bardzo zapraszamy i przekazuję głos następny.
Dobry wieczór Państwu. Jan Murawski z Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Jestem bardzo szczęśliwy, że to spotkanie dzisiaj mogło się odbyć jako kontynuacja konferencji w Krakowie i że Państwo dzisiaj na nie przyszli. Papież Franciszek w swojej adhortacji Evangelii Gaudium napisał, że ta ekonomia zabija. Opisywał w ten sposób ten system, tę strukturę, ten sposób urządzenia naszych relacji, który wywołuje zło, który powoduje, że nie tylko umożliwia, ale wręcz wywołuje nadmierną eksploatację, nieumiarkowaną konsumpcję, rozwarstwienie i niszczy nasz wspólny dom. Więc zadanie dla nas wszystkich to jest to, żeby znaleźć jakiś sposób, jakiś system, który zastąpi to, co nie działa, co nie sprawdza, co niszczy. Jak to zrobić? Ja nie wiem, ale za chwileczkę o tym będziemy rozmawiali. Natomiast bardzo inspirujące jest dla mnie to, co napisali moi koledzy i moje koleżanki z Klubu Inteligencji Katolickiej w magazynie Kontakt. Oni ostatni numer poświęcili kryzysowi wyobraźni. I dużą część tego, co tam napisali, można streścić w ten sposób, że my potrzebujemy sobie wyobrazić nowych sposobów, nowych dróg. I bardzo się cieszę, że nasz Kościół, czy w ogóle chrześcijaństwo, jest wśród pionierów, którzy tych nowych dróg poszukują. Bardzo dziękuję. Mi przyszedł w udziale zaszczyt powitania w imieniu Centrum Myśli Jana Pawła II i obiecuję, że to jest ostatnie przywitanie. Nawet się czuję trochę skrępowany, zabierając Państwa czas. Ale chciałem powiedzieć dwie rzeczy o tym, dlaczego spadliśmy tą konferencję. Pierwsza rzecz jest taka, że tutaj dzięki Mateuszom i Piotrowi, dzięki całemu zespołowi, to jest bardzo rodzinna atmosfera. To się, jak się wchodzi do tej sali, to można rozpoznać znane nam twarze, ale pewno to jest jedyne tego typu zgromadzenie, które o 18 w niedzielę się pojawi i jest uśmiechnięte. Więc to jest pierwszy bardzo ważny powód. A drugi też ważny powód to jest taki, że uważamy, że papież Franciszek bardzo dobrze czyta te znaki czasu, a z drugiej strony też się bardzo dobrze wpisuje w tradycję Kościoła i też na pewno podejmuje nauczanie Jana Pawła II. A zastanawiałem się, czy papież Franciszek lubiłby ten tytuł. Pewno tak, skoro go zaakceptował, ale myślę, że to jest coś takiego, że raczej papież Franciszek mówi, że to nie jest ekonomia Franciszka. To jest wasza ekonomia. Nie przejmujcie się tak bardzo tym papieżem. Nie patrzcie, co on zawsze robi, co powie, tylko to jest wasza ekonomia. To jest wasza kościoła ekonomia, to jest wasza ludzka ekonomia, ale to nie jest moja ekonomia. I w takim stylu przywództwa, który przerzuca odpowiedzialność z siebie na ludzi, papież Franciszek bardzo przypominał Jana Pawła II. To jest ten sam styl. I kończę taką refleksją, że w tym tytule jest nie tylko ekonomia Franciszka, ale też jest słowo kryzys ekologiczny. I ci, którzy studiują historię idei, wiedzą, że kryzys jest sekularyzowanym odpowiednikiem apokalipsy. Więc kiedy papież Franciszek mówi o kryzysie, kiedy się odwołuje do też Franciszka i do świętego Bonaventury, to ma coś bardziej poważnego na myśli. To nie jest tylko może jakiś przelotny kryzys. To nie jest może tylko kryzys ekologiczny. To jest kryzys też pewno naszych duszy, a może znacznie bardziej poważny kryzys. I tutaj papież Franciszek też bardzo mocno zgadza się z Janem Pawłem II. Bardzo mi miło, że mogę być częścią tak wspaniałej inicjatywy. Proszę Państwa, nie mogło się obyć bez mojej wpadki w postaci może niepełnego przedstawienia pana redaktora Rafała Wosia, który jest tutaj też wspólnie z nami i który również prowadzić będzie tę naszą dzisiejszą debatę. Także dziękuję bardzo za przedstawienie wszystkich uczestników naszej debaty. Przechodzimy zaraz już do rzeczy.
profesor Alessandra Smerilli i profesor Luigino Bruni zasygnalizowali mi, że chcieliby rozpocząć nasze spotkanie od krótkiej prezentacji, która wprowadzi temat z ich punktu widzenia. Także to jest ten moment. Prosimy. A, właśnie, mamy problem taki, że będziemy musieli tymi mikrofonami żonglować, żeby było dobrze słychać dla tłumaczy. So, good evening to everybody and thank you for inviting us to this meeting. And we hope that the dialogue that will follow can bring some new ideas on the topics we are going to address here. First of all, I'm going to say something about the event Economy of Francesco. And as you say, it is not the economy of Pope Francis, but by Francesco being this event in Assisi. The idea was from Pope Francis, Papa Francesco, but the economy is also the economy of Saint Francis of Assisi. And so we are going to put together Laudato Si encyclical and Saint Francis of Assisi thoughts and example of life about economics. And the idea was to gather young people because the Pope thought maybe if we gather together young people from all around the world, we can spread new ideas about economics and finance and business, and we can find new ideas to address climate changes and inequalities, all problems we are facing today with economics. And they are not only going to share ideas and working together, but they are also making a commitment. We think that if 3,000 young people from all around the world will meet in Assisi and will make a commitment about their life, their jobs, we think that something can change. And we don't want this to be only a one-shot event, but a start for something new. Something about the present and the future. And the call from the Pope was, I'm reading part of the letter the Pope wrote to young people last May. He says, "It's an event that will allow me to encounter young men and women studying economics and interested in different kind of economy. So it's not green economy. It's also green economy, but not only green economy. It's something based on Laudato Si thought that everything is connected: poverty, social inclusion, climate changes, and so on. Your university, your businesses, and your organizations are workshops of hope for creating new ways of understanding the economy and the progress, for combating the culture of waste, for giving voice to those who have none, and for proposing new styles of life. That is why I would like to meet you in Assisi, so that we can promote together, through a common covenant, a process of global change." And he chose the town of Assisi, the town of Saint Francis, because the message of from Assisi is a message of peace. Assisi is the town of peace, poverty. And the message is, if I don't choose to live poverty in my life, I cannot understand people who are poor, not because they choose to be poor, but because the life is bringing poverty. Spirituality and brotherhood. Assisi is also the town of brotherhood, and
Luigino, Professor Luigino Bruni is going to say to us something about brotherhood and poverty that will be one of the main messages of this event. And we are expecting young people under 35 years old from all around the world. We opened an application process, and more than 2,000 young people replied. And because we realized that there were more people interested in, so we reopened the application, and they will be open till the 25th of November. So these data are updated. They are not updated because now they are from 127 countries, more than, there are quite 3,000 people asking to come, and from all around the world. But what for us was most important, and we are building the program based on the what people is saying in the application. We are reading each application. And for example, John from United States said, "I feel called to an Economy of Francis initiative in Assisi because I truly believe that it's important to create a cure with care, to build solutions that come from a place that allow us to create community." Rita from Nigeria says that she is willing to come to learn and share with participants from different parts of the world new ideas and skills needed to address environmental degradation, economic stability, and social problems, to utilize the strength of networking opportunity drain. Lots of young people are asking for opportunity of networking all around the world to build something together. And I think this is a sign of hope. And Diane from Indonesia, what are their skills, their competencies, and their interests? Poverty, equality, human dignity. And Andrea from Italy is a PhD student. He was deciding about medicine and economics, and he passed all the tests, medicine and economics. At the end, he decided to study economics, and he said, "I'm going to be an economist with a heart of medicine, to take care of the problem of economic problems of the world," and so on. And you know, it's Assisi, and there are young people coming, but also Nobel Prizes, scholars, entrepreneurs, people from corporations, change makers, in order to share with young people ideas and solutions. So big people is not coming to Assisi to say something, but to listen to the young people and to share something. And I'm going to show you one of the participants, who is Muhammad Yunus, the inventor of the modern microcredit and called the Bank for the Poor. And he is coming to Assisi, and he left a message for us. So I'm going to show you this message. The
this is something a global example inspiring people around the world. This is life of the poor people can be changed. And what I'm been telling people that poverty is not created by the poor people. Poverty is created by the system that we have built. So we have to address the system. The system is cranking out poverty every day. So unless we stop that, poverty cannot be stopped. So we have to go back and look at where the poverty is starting. It's all the wealth of the world is concentrated in 1% of the people, 99% of the wealth going into the hands of 1% of the people. This is totally unacceptable. So we need to create a circular economy so that we don't continuously destroy the wealth of the world. We recreate them, we redesign them, we protect the environment. We are in a disaster path right now, so we want to stop that. This is what we'll be discussing in March 2020, how to redesign the system, how the young people play their role. Young people are very powerful people. They have enormous capacity, enormous creative capacity, enormous technology in their hand. If they set their mind, they can change the world very quickly. So that's what Pope Francis is trying to do, bring the young people together, give them the challenge. This is the world which is sinking. This is the world which is in a disaster path. How to redesign it, reprocess it, so that we can move into the direction where we can build a beautiful world for everybody, not just few fortunate people. We want to make sure that everybody has equal chance in this economy. Everybody can contribute to the economy in the welfare of the people. So this will be the discussion in the March 2020 conference. So, last word about something about, we don't know what is going to happen in Assisi because we are not preparing everything, because we want to leave space for young people to do something there. So we are preparing the container. We are going to work in 12 or 13 villages in Assisi with different topics. And we shall address the most important problems like inequalities, like differences in economics between men and women, and in some part of the world this is a big problem. We are going to address the climate change problems and the transition caused to build a new form of economy. We are going to say something and reflecting about economic science. We cannot change our practices if we don't change the core of economics. For example, we know that economics has some problems with the limit category, because everything from the very beginning has to deal with some principle. According to these principles that we call them axioms, like when we are going to build our preference curves that allow us to choose among different goods, one principle that is called axiom because we think that we don't have to demonstrate it because it's a truth, it's something evident. It says that more is always better, that having two is better than one, having 100 pair of shoes is better than having 99. And we say that utility is growing in a decreasing way, which means that the 100 pair gives us an utility lower than the second pair respect to the first one, but it still gives us some utility. And this means that we are going always for having more, that more is better, but we maybe today this has to be challenging. And for example, the Gandhian thought on economics is something different. Gandhi says that it's full. If I can reach well-being with four,
is irrational and stupid having five. And so on. So we are going to address this kind of problems and finding out if young scholars can do something, I mean, in relations with Nobel Prizes, economists, other scholars, we think that now is the time for a shift in economic practices, but also in economic theory. And I give the floor to Professor Bruni, who is going to say something else about what we are going to do and which problems we are addressing. Thank you very much. I think now would be nice to listen to your questions, because Alessandra said a lot. Sister Alessandra said a lot of elements to give you an idea of what is going on in Assisi, the preparation of this event. But first of all, I really would like to thank you, the organizer of this meeting, this university, the Global Catholic Movement, because I came back this year again to Krakow, but now here. Basically, and mainly for the kindness, for the generosity of these young people organizing this event. Then, for me, it's not just lip service to say thank you to these people, but it's really something very deep for me, because I know how much love, how much energy they put in organizing this kind of event. And carry on this battle for a better planet and so on. I wouldn't say too much because Sister Alessandra, Professor Smerilli said a lot of stuff. I really looking forward to listen to you, to your questions, at your interest, your ideas. No dobrze, to będą pytania. Może zacznę ja. Pierwsze pytanie, właściwie pierwsza obserwacja jest taka, że dziękując za tę wspaniałą prezentację i zapowiedź tego, co wydarzy się w Asyżu już wiosną, padło wiele słów na K. Kryzys, klimat, Kościół, katolicy. I wiele innych słów, które przy tej okazji zwykle padają, które nie zaczynają się na K, przynajmniej w języku polskim, jak nierówności, ekonomia, system. Ale jednego słowa na K, w języku polskim na K, po języku angielskim na C, tutaj brakuje. Wiedzą Państwo jakiego? Kapitalizm. Dokładnie. Kapitalizm. Dlaczego? Czy to jest jakiś tutaj słoń w pokoju? Dlaczego nie mówimy o kapitalizmie? Dlaczego to słowo nie pada? I czy w ogóle jest jakiś problem? Czy może to po prostu tak to wychodzi i nie ma tutaj co z tego robić problemu? You mean in the title? No, I mean in the whole presentation, in the whole narrative about the challenges that we face. It's not much said about kapitalizm. Może to pytanie, może spróbuję również uruchomić naszego polskiego uczestnika naszej dzisiejszej rozmowy, pana profesora Rymsze, i skieruję do niego najpierw to pytanie, a potem chciałbym, by nasi goście również na nie odpowiedzieli. Czy jest problem z tym, żeby łączyć kryzys klimatyczny z kryzysem kapitalizmu, pana zdaniem? Znaczy tak, można łączyć, należy łączyć, natomiast bym ostrzegał przed nadmiernym ideologizowaniem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, no, Chiny zanieczyszczają powietrze i Stany zanieczyszczają powietrze, mają różne formy gospodarowania, a produkują ten sam skutek. Ja bym raczej wrócił w ten sposób do innej sytuacji. Znaczy, tu chodzi o pewien stan gospodarki, w którym my się znajdujemy. Jak się cofniemy o sto kilkadziesiąt lat i do rewolucji przemysłowej,
Ona też z punktu widzenia zmian klimatycznych bardzo dużo zrobiła. Przestawiła sposób gospodarowania, pojawiły się maszyny, pojawiły się... Ale o co chodzi? Wtedy jeszcze nie było pytaniem, co robić w kwestii klimatu, chociaż smog w Londynie i w wielu innych miejscach był ogromny, właśnie w związku ze spaleniem. Natomiast węglem, drewnem i tak dalej. Natomiast wtedy pojawiła się kwestia, nazwaliśmy to kwestią społeczną. Niektórzy mówili kwestia robotnicza. To było coś, co na tamtym etapie przykuło uwagę, że jest pewien rozwój. Nikt nie zamierza tych maszyn tam, no niektórzy próbowali je zniszczyć i wrócić do sytuacji przedprzemysłowej, ale to było skazane na przegraną. Po prostu trzeba coś zrobić z tą sytuacją pracowników najemnych, żyjących w warunkach urągających, no wszystkim podstawowym, można powiedzieć, zasadom, o jakich sobie możemy pomyśleć. Ja gdy o tym myślałem, to właśnie jeśli ze słów na K, to właśnie zabrakło kwestia. Jako coś, co dobrze określa, w moim przekonaniu lepiej niż kryzys. Bo kwestia to jest taki, może być, mega problem. I teraz wydaje mi się, że analogia jest właśnie taka, że nie da rady pójść dalej, jeśli się tej kwestii robotniczej nie rozwiąże. Po prostu. Trzeba to zrobić. I taka sytuacja analogiczna dzisiaj jest, po prostu mamy kwestię ekologiczną. I nie da dalej rady się rozwijać, jeśli jej się nie rozwiąże. I na tym, moim zdaniem, polega ta odpowiedź na pytanie, jaką pan zadał. I nie wiem, czy mogę sobie jeszcze pozwolić na kilka zdań, czy to już... Proszę. Tak? To ja bym chciał, ja jestem socjologiem z wykształcenia. Chciałbym państwu jakby pokazać, tak jak się zastanawiam, co bym chciał dzisiaj powiedzieć ważnego, to żebyśmy zwrócili uwagę na to, co to znaczy tak z perspektywy nauk społecznych, że coś jest kwestią, coś jest problemem do rozwiązania. Czyli socjologia daje takich 6 punktów, że jeśli mamy do czynienia z prawdziwym problemem, z realną kwestią, to znaczy, że naraz jest spełnionych 6 warunków. Pierwszy to jest taki, że to coś jest uciążliwe dla życia zbiorowego. Gorzej się żyje z tym czymś, niż bez tego czegoś i jest to zmiana znacząca na minus. Tak? No i ta sytuacja, kiedy no mówimy, no, że jak żyć, jak brakuje wody, tak? Jak prowadzić rolnictwo i tak dalej. No to są sprawy dosyć oczywiste, że to jest tak. Ale dwa, mówią socjolodzy, że to nie tylko musi być uciążliwe, to musi łamać jakąś bardzo istotną normę społeczną, naruszać pewną wartość. Sama uciążliwość nie wystarczy. Z pewnymi uciążliwościami jakby można nauczyć się żyć. Natomiast jeśli coś oceniamy jako niemoralne, to z tym żyć nie możemy. Tak? To jest jakby drugi aspekt. I chcemy z tym coś zrobić. Trzecie, to jest tak, że w pewien sposób dotyka nas wszystkich. Jednych dotyka bezpośrednio, innych dotyka pośrednio, ale nawet ci, którzy by chcieli powiedzieć, że mnie to nie obchodzi, w pewnym momencie już nie mogą tak mówić. Tak? I żeby jakby dobrze oddać sytuację, to migracja jest takim zjawiskiem, który jest połączony z tym, że ludzie z terenu się gorzej żyje, dużo gorzej, coraz gorzej, próbują się przemieszczać tam, gdzie żyje się łatwiej. I ci, którzy jeszcze tych zmian nie widzą albo nie są dla nich uciążliwe, no stykają się pośrednio z tą falą, która przychodzi i mówi, że to was też dotyczy. Tak? Czwarta kwestia, i ona budzi najwięcej kontrowersji. To jest jakby problem z takimi społecznymi, kwestią społeczną mówimy wtedy, kiedy sami jesteśmy za to jakoś współodpowiedzialni. Takie kataklizmy, które się dzieją bez naszego udziału, żadnego, my mówimy, w innych kategoriach próbujemy to opisać. Tutaj mówię, że jest jakieś współsprawstwo po naszej stronie. Coś żeśmy zrobili, czegoś żeśmy nie zrobili i mamy konsekwencje. I tutaj zgody nie ma. Tutaj spór jest gorący, on się po prostu toczy. Piąty punkt to jest taki, że to się samo nie rozwiąże. Że to coś wymaga naszego zorganizowanego działania. I wreszcie ostatnia kwestia, to jest ostatni aspekt, to jest taki, że trzeba uzgodnić, to się tak mówi w skrócie, uzgodnić perspektywy. To znaczy, że trzeba się dogadać co do tego, czym to coś jest i co my z tym robimy. Że jeśli tego dogadania nie ma,
Tylko jedni mówią jedno, drudzy mówią drugie. I ktoś nawet jest w stanie przeforsować rozwiązanie. To taka rzecz, która jest narzucona jest w dużym prawdopodobieństwie nieskuteczna. Po prostu. Natomiast jak się uzgodni, jakby wszyscy powiedzą, no to mniej więcej to jest to, to wtedy to ma szansę realnego odwrócenia biegu spraw. Tak? To tak mówiąc w wielkim skrócie. Teraz to jest tak. Dlaczego jest ważne, dlaczego ten dokument, Laudato Si, encyklika jest takim bardzo ważnym głosem w sprawie. Bo ona w pewien sposób wprowadza refleksję chrześcijańską, myśl chrześcijańską w centrum tej debaty. Mówiąc tak, Kościół też wypowiada swoje zdanie w sprawie. I teraz to jest tak, dlaczego to jest ważne? Otóż, bo to jest jakby pytanie, no oczywiście pierwsze to można powiedzieć tak, że skoro mamy uzgodnić perspektywy, to jak będzie jakiegoś głosu brakowało, no to tej perspektywy nie uzgodnimy. No więc jakby no, na pokład wszystkie ręce, wobec tego skoro wszystkie, to również tak. No i to jest dosyć oczywiste. Ale pytanie, co ta myśl wnosi jako wartość dodaną? Czemu lepiej, gdy ten głos brzmi, niż gdyby tego głosu brakowało? Ja bym wskazał na takie trzy aspekty sprawy. Pierwszy to jest taki, że papież mówi w taki, no bardzo mocno w kategoriach etycznych, że sprawa ma charakter etyczny, narusza pewne fundamentalne wartości. Na przykład właśnie w tej encyklice jest, no, że powszechne przeznaczenie dóbr. To jest taka jedna z ważnych zasad chrześcijańskich co do własności, co znaczy coś posiadać. Że wszystko jest darem Boga, ziemia jest darem Boga i ziemia jest dla wszystkich. Dla wszystkich w rozumieniu geograficznym, że bogate północ i biedne południe to nie jest sprawiedliwe, ale dla wszystkich w rozumieniu również między pokoleniami. To jest również dla tych, co będą po nas. Oni też mają prawo z tego korzystać. I po prostu, i to jest norma. To jest norma istotna i naruszenie wymaga interwencji. Na to się nie można zgodzić. Ale również, jakby to, o czym mówi papież Franciszek, że rozwiązanie musi być również etyczne. Że papież wyraźnie, jakby tam no, ileś razy, że techniczne rozwiązanie nie zadziała. Tu nie chodzi o techniczne rozwiązanie, o znalezienie po prostu prostego czegoś zastąpienia, czymś już jedziemy. I dalej właśnie produkujemy w nieskończoność na przykład, tak? Tylko już jakby trochę inaczej technicznie. Papież mówi jednak, to musi być etyczne rozwiązanie. I druga rzecz, na którą papież Franciszek zwraca uwagę, to jest to, że to rozwiązanie to nie może być narzucone siłą przez silniejszych słabszych. Że coś takiego jest niesprawiedliwością. A z tym mamy do czynienia. Z taką próbą przeformułowania, że ci, co są na górze, pozostają na górze i rozkazują całej reszcie, co ma robić. Papież Franciszek mówi nie. I na co chciałbym zwrócić uwagę? Że to nie jest tak, że to papież Franciszek za przeproszeniem urwał się z choinki i coś nagle w myśli Kościoła dodał od siebie, bo jest jakiś specjalny. Zarówno kwestia, że rozwiązanie musi być etyczne, to jest absolutny fundament nauczania Kościoła, odkąd ono jest. I również ta opcja na rzecz ubogich to jest również bardzo silny element ciągłości w nauczaniu Kościoła. I po prostu to jest to po prostu jest to. Tak? Więc jakby papieżowi Franciszek wnosi to, co ta myśl chrześcijańska ma do powiedzenia w sprawie, a nie co się papieżowi Franciszkowi akurat wydaje. I również wydaje mi się, że to, co jest bardzo ważne, i to być może ucieka refleksji części chrześcijan, części katolików, zwłaszcza takich, którzy mają problemy z akceptowaniem tego, czy my jesteśmy współodpowiedzialni i tak dalej. Że w ten sposób po prostu no, żyjemy w czasach jednak silnej sekularyzacji i silnego takiego no, usuwania wiary, religii gdzieś z przestrzeni publicznej, w przestrzeń prywatną. No po prostu ten rodzaj aktywności stawia po prostu chrześcijaństwo w centrum debaty, która się toczy. Jeśli by chrześcijanie nie brali w niej udziału, to się sami alienują, bo dla wielu innych to jest rzecz centralna. I to jest jakby korzyść drugiej strony, znaczy tej, która wnosi, tak? Też sama z tego coś wynosi. Dziękuję. Dziękuję panu profesorowi. Chciałbym teraz pozwolić na odniesienie się do tego postanowionego przeze mnie problemu również pani profesor Smerilli i panu profesorowi Bruniemu. Tylko jeszcze przypomnę i wyjaśnię, o co mi chodzi. Jest takie bardzo popularne od dłuższego czasu pojęcie antropocenu. Antropocen to
ma być ta nowa geologiczna epoka w dziejach naszej planety, która jest właśnie tym opisem tego intensywnego i negatywnego oddziaływania człowieka na Ziemię. Krótko mówiąc, te wszystkie procesy, które widzimy na co dzień, w których żyjemy, zanieczyszczenie klimatu, ocieplenie klimatu, znaczy zanieczyszczenie środowiska, ocieplenie klimatu, uszczuplanie zasobów, urbanizacja, to wszystko są jego przejawy. Tylko że czy nie lepiej byłoby nie mówić o antropocenie, ale raczej mówić o kapitałocenie? Bo mówiąc o antropocenie, zapędzamy się trochę taką, w taką ślepą uliczkę, to znaczy hasło antropocen jest takim paluchem wymierzonym w kierunku ludzkości, mówiąc doigraliście się, zniszczyliście wszystko, zapłacicie za to i dobrze wam tak. Gdyby nazwać to kapitałocenem, moglibyśmy pokazać, że to nie jest tak, że człowiek jako człowiek niszczy naturę. Nie. Człowiek niszczy miejsce, w którym mieszka, z powodu bardzo konkretnego sposobu organizacji produkcji i życia gospodarczego, który nazywa się kapitalizmem. Wcześniej nie było kapitalizmu, człowiek nie niszczył planety. Kiedy jest kapitalizm, i to prawdopodobnie nie zaczyna się w czasie rewolucji przemysłowej, a trochę wcześniej, wraz z takimi procesami jak, nie wiem, przyspieszenie eksploatacji zasobów, wycinanie lasów, grodzenie, utowarowienie pracy, niewolnictwo, mniej więcej XVI wiek prawdopodobnie. Tam należy się dopatrywać tych początków kapitalizmu. Więc pytanie do państwa, czy wy byście się zgodzili na takie postawienie sprawy, że to nie człowiek jako człowiek jest problemem, tylko problemem jest kapitalizm? A jeżeli tak, to czy da się rozwiązać problem klimatyczny, który jest poważnym, realnym problemem, bez rozwiązania problemu kapitalizmu jako takiego? Panie profesorze, może od pana zacznę. Okay, thank you. I think the issue is complex because when the use of the expression capitalism actually was important and meaningful in the 20th century, because as you know, this expression was invented by Karl Marx, the capital, and was used a lot when there was capitalism on one end and socialism or communism on the other end. After 1989, to use the expression capitalism is less telling than before, because there is nothing on the other end, because you have capitalism that are today, actually, as you know, the debate is which kind of capitalism, many kinds of capitalism are in competition today. The capitalism of people exploiting the environment is not the capitalism of people respecting the work, the labor, respecting the environment. And then, if we continue to say capitalism, that's it, is not easy. I personally, in my job, in my activity, I use the expression capitalism. My last two books in Italian, the first is called Unhappy Capitalism, Capitalismo Infelice, the second is just forthcoming now, today, I think tomorrow, it's called the Capitalism and the Sacred, il capitalismo è sacro. Then I use a lot of this expression, but in using this expression, I also feel and I see the insufficiency, the lack of semantics of this expression, because capitalism today means too many things for expressing something very meaningful. Why? First, which kind of capital you have in mind? Because as you know today, the typical capitals of the standard capitalism or Marx and Marxism, then the property or the means of production are important, but as you know, today there are other kind of capital that are very important, like human capital, like natural capital, even like people talking about spiritual capital. As you know, I just read a book called Spiritual Capital. Then the material capital, then in the classical capitalism, like machineries and so on, is important, yes, but not so much. You know, all the work of Jeremy Rifkin is about the shift of our capitalism from the property of goods to the access to goods.
If you, just to make you an example, if you look at publicity, advertising of cars in television, it's very rare today, at least in Italy, that the companies, the corporation, Peugeot, Fiat, or Mercedes, communicate the price of the car. They communicate the cost of the monthly rate of using the car. €200 per month. That is the communication, not the 30,000 euro, the cost of the car, because what people look is the access, is the rent of the car, more than the property of the car. This is something new in the last 10 or 15 years. And then second element for using the expression capitalism cum granus salis with attention is that there is a paradigm shift very important today. We are in a faculty of economics, maybe there are among you also some students of economics that know, or must know, that one of the innovation, one of the novelties of modern economics was to pass from stocks to flows. What does it mean? Before the 18th century, the idea of wealth was related to the idea of stocks. What does it mean? A country was considered wealthy if this country, France, Poland, Italy, possess a lot of stocks, like gold, like palaces, like natural resources, and so on. What changed at the end of the 18th century, in particular with the school of physiocrats in France, was the idea, no, the wealth is not a matter of stocks, the wealth is a matter of flows, it is the invention of GDP. Then Poland today is considered to be rich or poor according to the annual GDP, that is a flow, it's not a stock. Then the wealth is a capacity to put stocks into income, is the annual, is the year production of income that defines your wealth. That is this is the way we measure wealth in the last two centuries. But, which is the novelty today, we have to start to remeasure the stocks, because the emphasis on creating flows are destroying stocks, in particular natural stocks. Then if we continue to measure flows, GDP, without measuring not just natural flows, I would say ethical flows, ethical stocks, ethical capital, and spiritual capital, because we are consuming every day ethical virtues of people without measuring the lost of this kind of invisible stock of our society. Then, for that reason, we must restart to use capital expression, but for measuring again natural capital, ethical capital, spiritual capital of nations. That capitalism is not very useful, but capital is still important today, more today than 20 years ago, according to me. And the climate crisis is a very important element to say, you as human beings, as economists, you must restart to measure not just flows, GDP, but stocks and capital. Jeszcze szansa dla profesor Smerilli, żeby odnieść się do tego problemu. Powtórzę, czy da się wyjść z kryzysu klimatycznego bez mówienia o tym głównym winowajcy tego problemu, którym dla wielu jest kapitalizm? Okay, I agree with both professors were saying before, and first of all, thinking about Assisi, we don't put word capitalism we don't emphasize this word, because we don't want that some young person could feel excluded because feels that market and capitalism is good, you know, and is something to, our
aim is to bring together every kind of person, every kind of thought, and put them into the town of Assisi discussing all these issues. Because we think that diversity is a condition for thinking something new. If we gather together people thinking the same thing, we don't think we can improve, we can go forward, but we remain stuck. So for this reason, we are not, our call is an inclusive call. Everybody should feel at home expressing their ideas. And this was an experience I made. I participated into the synod of youth last year. And the first thing Pope Francis was saying is, please, you should speak frankly, say everything you have in your mind, in your heart. And secondly, you have to listen to people who seems to you far away from your thought. Because only with these two conditions we can imagine something new, we can progress. And also he said to us, if you enter the synod and you exit being the same person, you are not participating to a process. So we hope Assisi can be a process in which we enter with different ideas and we can share something. And I'm going to say something about finance, in which way. Sometimes we think, we speak about capitalist systems, rules that we have to change. And this is right, we have to do that. And we should imagine a different world. But we have to recognize that if we don't change our mind and our behavior, we are not going to change anything. And I'm saying this because sometimes we judge, for example, an economy which kills. We know is something that Pope Francis says, an economy which creates waste and which kills. But we don't recognize that we are part of this process. We are playing a role in this process. So if we think economy and economics as something separate from us, we are not in the right way. For example, when we buy products with lowest prices without looking at how they are made, which is the chain of production chain, and how workers are treated in these companies. So we are denouncing something, but we are financing a not good economy if we don't ask. We are, I say, partnering crimes in this kind of system. The same with financial investment and saving. I think everyone here has a bank account. And if we don't pay attention on what the banks are doing with our saving, because our saving don't remain in the bank, they are invested. And so if we put our money in a bank that is investing is armed factories, gambling factories, and factories which are creating more pollution, we are partnering crimes on all of this. So the message is we should care about our behavior, and if we don't are aware of that, we are partnering crimes. And we know there are ways of encompassing that, of going forward. For example, social responsible investment
I work in an ethical committee of a financial company who is investing with ESG criteria. That means pay attention to environment, social, and governance of the companies and states they are financing. So a company, a corporation can enter in our investable universe only if is not involved in some sectors that are not good, like arms, or they are not good for environment. And among those who are not excluded, we are assigning some kind of points on environmental, social, and governance issues. And so this is a message. It's saying to a company, I am giving you money, I'm financing you only if you behave in some way. And now, socially responsible investment in Europe are growing, and they are going to change. I mean, now, even all corporations or companies are paying attention to this, because there is a demand. So if we demand some kind of products, the production is going to change. I'm not saying that this is the only way to address the problem, but this is a part, and it's the part that we can do. And we hope in Assisi to have space to have some thoughts on also about this kind of stuff. Proszę Państwa, jako zwolennik transparentnej moderacji chciałem Państwu powiedzieć, jak takie jak informacja z kokpitu pilota w czasie lotu. Otóż jesteśmy w połowie naszego spotkania. Chciałbym teraz, żeby Państwo zaczęli myśleć o pytaniach, które chcą Państwo zadać. Jeśli jeszcze ich nie ma, to ja zadam jedno pytanie panu profesorowi Rymszy, a potem będzie zaczniemy ten etap pytań z Państwa strony. Będziemy te pytania, to zawsze moim zdaniem najlepiej wychodzi, łączyć po dwa, trzy. Uczestnicy będą notowali i potem każdy z nich będzie mógł się odnieść do tego, do czego będzie chciał się odnieść, a uciec przed tym, na co nie będzie chciał odpowiedzieć. Tak to zwykle działa najefektywniej. Na koniec jeszcze przemówi Mateusz Piotrowski. Mateuszu, ile potrzebujesz czasu na swój? Bardzo mało. Okej, to ja już wszystko wiem. W takim razie, czy już na tym etapie są pytania? Są pytania, więc zróbmy taką pierwszą rundę pytań, czyli dwa, trzy pytania publiczności. Tutaj może podam kutek z tym mikrofonem. Dobrze. To ja proponuję tak. Ja zauważyłem pana w rzędzie, powiedzmy, szóstym po lewej stronie, następnie w środku pana w białej koszuli i jeszcze ktoś jeszcze był, może tutaj trzeci rząd. Ja. Yes. Because of the perspective of economy for Europe, following social teaching of the church, it seems to me that these are three tensions. First tension is between free market and common good. Yeah, how it is in your vision, Professor Bruni, how to reconcile free market with common goods. Second, I think, tension is solidarity and auxiliary. It means solidarity between various people and so-called, no, the action of the state, which should be help only, but not to be strong. And maybe third thing, which I hope Professor Bruni, in your vision in economy, could be how do you reconcile unity with diversity?
this means distinction, this means one is unity and diversity. This means what I would say it, reconcile diversity. This means different people has different goods, but we would like to have some to see this not as a competition, but as a this means we should be reach one another. Yes, I would like to ask you about these three. Dziękuję. Teraz pan w środku. Prosiłbym jeszcze, jeśli ktoś nie ukrywa swojej tożsamości, o tym, żeby tam się krótko przedstawić. Jan Zygmuntowski, Fundacja Instrat. Chciałbym wrócić jeszcze do tego zagadnienia związanego jednak z kapitałem i z tym, kto jest odpowiedzialny rzeczywiście za emisję i za zniszczenie środowiska. Raport Oxfam z bodajże zeszłego roku mówi dosyć jasno, że najbogatsze 10% globalne społeczeństwa odpowiada za 49% dokładnie procent wszystkich emisji. Jeśli spojrzymy na to, kto zużywa dochód narodowy w krajach całego świata, w Polsce chociażby, która okazuje się jednak ma bardzo wysoki współczynnik Giniego, to ostatnie badanie chociażby profesora Brzezińskiego, 40% całego dochodu narodowego jest zużywanych przez górne 10%. W krajach chociażby Bliskiego Wschodu te górne 10% zużywa 60% całego dochodu narodowego. Więc moje pytanie jest, czy wobec takiej sytuacji rzeczywiście możemy mówić, że tak, to nasze indywidualne decyzje konsumpcyjne, czy wybiorę banany, które są odpowiednio pakowane w supermarkecie, czy to rzeczywiście ma jakiekolwiek znaczenie, czy musimy mówić o tym, że jest to rzeczywiście kapitałocen, albo że system produkcji, który sprzyja jednak temu górnemu 10%, czy 1% nawet. Dziękuję. I mikrofon płynnie wędruje do rzędu czwartego po mojej lewej stronie i będziemy wtedy mieli okazję odpowiedzieć, znaczy państwo będą mieli. Włodzimierz Miziołek, nauczyciel matematyki, odnowa w Duchu Świętym. Chciałem zwrócić uwagę na aspekt moralny i co panowie o tym sądzą i jak Kościół jakby tutaj, bo przeczytałem wczoraj zaledwie, że papież Franciszek zaproponował, czy też wypowiedział się, że nowy grzech trzeba wprowadzić w katechizmie, grzech ekologiczny, ale to w sumie to wcale nie jest nowość jak dla mnie, bo przecież cała encyklika Laudato Si właśnie mówi o tym nawróceniu ekologicznym i chodzi mi o to, no uważam, że to rzeczywiście jest grzech, tak, że to grzeszność człowieka doprowadziła do tego, co jest. I co jakby z punktu widzenia Kościoła właśnie, czy też nauki społecznej Kościoła, jak to wygląda i czy rzeczywiście to jest jakiś szeroki odbiór tego aspektu moralnego właśnie tej sytuacji, która nas dotyka. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Spróbujmy teraz odnieść się do tych głosów. Może pani profesor Smerilli jako pierwsza. Yes, I'm saying something on the third question, and the introduction, the proposal of introducing ecological sin was made by the Synod, the Synod of Amazon. It was one of the statements of the final document of the Synod. And if you read this, I think it's number 81, 82, I don't remember. They are proposing this as an act of bad behavior towards God, towards other people, but mostly towards future generations. So in this way, I think it's good to pay attention. And if we want to call it ecological sin, it's good, but the thought behind for me is important, is to say that if I'm not respecting the environment, if we don't think that God, the creations is a gift for us and for people that will follow us for future generations, I'm doing something bad. So the Synod would say something about that and saying, look, you are not acting bad only against
God, but also against future generations. And now I think it's very important to think about that. Profesor Rymsza, chce pan do tej części? Jeśli chodzi o to, kto jest winien, co jest winien, znaczy to jest oczywiście bardzo trudne pytanie, ale też trzeba, starając się odpowiedzieć, trzeba się starać nie mieszać porządków. Jeżeli włączamy taką refleksję, co na to Kościół, co na to chrześcijaństwo, no to, żeby było jasne, chrześcijaństwo nie ma w sobie wiedzy, jak odpowiedzieć, jak skutecznie zorganizować funkcjonowanie rynku. Nie ma takiej wiedzy i mieć nie może. Po prostu chrześcijaństwo mówi tylko tyle, że to coś, co jest skuteczne, musi być również etyczne. I po prostu. I to jest jakby wyznacza pewne ramy, że nie zgadzamy się na coś, co jakoś byłoby uznane za skuteczne, jeśli my mówimy, że jest nieetyczne. I w tym jest jakby moc, można powiedzieć, chrześcijaństwa, które nie próbuje zastąpić innych rodzajów refleksji. Ja również nie jestem z wykształcenia ekonomistą i nie mogę, tak powiem, wypowiedzieć się stricte na pytanie ekonomiczne. Jestem socjologiem, który uprawia coś, co niektórzy nazywają socjologią ekonomiczną, ale to jest jednak trochę co innego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że wydaje mi się, jeszcze raz sięgnę do analogii. Gdzie poszukiwać rozwiązania? Do tej analogii z tą kwestią robotniczą. Bo wtedy też było takie coś, czy winni są kapitaliści, czy winni są właściciele środków produkcji, czy winni są właściciele tych maszyn, czy winni są właściciele tych kopalń. No i ruch taki rewolucyjny mówi, że właśnie są winni, trzeba ich zlikwidować i będzie dobrze. No więc chcę powiedzieć, że świat poszedł, no ten świat, który wszedł w tą rewolucję przemysłową, poszedł jednak inną drogą. Poszedł jego drogą taką, w której mówi, że raczej nie trzeba to odrzucić, i trzeba to ucywilizować. I tym sposobem na ucywilizowanie to wymyślono coś, co się dzisiaj nazywa polityką społeczną, ale która głównym pomysłem było coś takiego, że jest pracodawca prywatny, niech on zostanie, są pracownicy najemni, niech oni zostaną, ale niech między nimi pojawi się państwo jako tak zwany pracodawca pośredni. Czyli ktoś, kto jednak usywilizuje te warunki pracy. Powie, że nie wszystko jest możliwe. Są pewne ramy, są pewne reguły, które po prostu muszą obowiązywać. Mi się wydaje, że to jest droga poszukiwania również dzisiaj. Właśnie wykorzystać tą pośredniczącą funkcję państwa, która nie będzie chciała zastąpić kogoś, powie, zrobię to lepiej, wybrudzę to lepiej, ale nałoży pewne ramy, w których pewna gra się nadal będzie toczyć. Znaczy, tym się wydaje, że to jest kierunek refleksji, tam można znaleźć rozwiązanie. Thank you for the questions. I also greet my friend. Bye. And very big issues. First, with modernity, the same idea of a common good is in crisis, because the common good requires an idea of organism, sort of body. In fact, it's not by chance that the theory of common good is typical a medieval idea, where the society was considered to be a body. Then the idea that the good or bad of the finger is the good or bad of the whole body. The good or bad of the head is the good of the whole body. But modernity creates a lot of problem from that perspective. If you look at one of the classic book of economics, Modern Economics by Vilfredo Pareto, in a central chapter of that book, book founding the modern economics, very important book, he said, the common good of whom, of what? Is the common good of wolf or the common good of sheep? No? Is the common good of fox or the common good the idea is that the common good in a society with diversity is very complex, because today is the common good of the 1% of richest of the world, or is the common good of the working class? Then with modernity, is the idea of common good that was very challenged by the diversity of people? And then what is interesting, why is interesting today, the interesting? Also interesting, the climate crisis, because with the climate crisis, the common good is again something sensible, because the climate is common. Then after 2 centuries of crisis,
Because if you look at people, this is my impression, if you look at people discussing, also say praising, okay, the common good, but always, this, often, this idea of common good, even in the church, is an organicistic idea of the common good. It is actually in the Middle Age, the idea that we are a body, and we are in the same boat. Okay, but today this is clear for the environment. Before was not so clear because the environment actually is global. Second, the unity and diversity, just two words. The social theory and economic theory has reached its apex, is the process ended with two theorems of impossibility, is the theory of Erhoff, is the theory of Amartya Sen. They said, these two huge economists in the 20th century, if people are different one another, it's impossible to have a unique idea of good. Then the so-called impossibility theorem of Erhoff. Then what does it mean? To put together unity and diversity is very complex because it's not easy. I think the social doctrine of the church has not this awareness of the complexity of putting together people really different, not just different in identity, different in thesis. It's very it's much more complex than usually social doctrine of the church thinks. I think we are stuck to one century ago in the debate of diversity and unity. This is my impression. Just one word about Oxfam. Congratulations for your activity. We are, Alessandra and I, we are a great supporter of Oxfam. We also use, we work with Oxfam in Italy and not only in Italy. Just one word about that. Distribution of wealth is not enough. Because when, if we discuss, if we emphasize that 1% of population or 30-40%, okay, this is true. But as you know, maybe, as we know, to emphasize too much the distribution elements, right, to take from the rich, to give to the poor, this is not enough because it doesn't work. This is the problem. Can work a bit by taxation, because the fiscal pact is very important, but you imagine a sort of zero-sum game when you take money or wealth from the rich and you give to the poor. This is not enough. Why? Because according to me, I don't know if Alessandra agrees, according to me, today the economic democracy must become the production democracy. If we don't enter into the board of corporation, if we don't ask, according to me, for instance, that each corporation, each huge company must have an ethical board expressing veto, expressing judgment about decision in ethical issues. If we don't, for instance, in Italy there is only one company with an ethical board. It's the company of Alessandra, is the ethical, not Banca Etica, Ethical Bank, where Alessandra is part of that board. But only one bank with an ethical an ethical committee. This is a scandal. Because when you are a huge corporation, with you are so much power in society, you must have an ethical board compulsory, and not just if you like. And also not just banks, but I think we must, according to me, introduce democracy in the production side, not just in the distributional side. Because distribution today is not enough. We have to change the rules of the game during the production. Because if you, just to conclude, if you don't control during the normal exercise of the budget, the normal activity of the company, if you don't say continuously, this is, I don't like that, don't do that, you just wait for the fiscal control or the state control, it's too late, because today economy is very fast. You must have people within the mechanism of the production, of the governance of the company. Just to say something about
the moral aspect, then you can, you, if you want, you can add something later. Just to conclude, the idea of ecological sin. Okay, I heard the debate about that. Alessandra explained also the reason that I agree. But first, the idea of structure of sin, John Paul II was much stronger than the ecological sin. Because the structure sin is something, they're not just something more, because we emphasize too much the more, the sin, are imp- to say, okay, this is a sin, but to stress very much the individual responsibility is important, but today in ecological stuff there are structural problems, not just the individual. Then the concept of John Paul II, the structures of sin, I think is much more powerful. Second, we must emphasize more the virtues and prizes, not just the sin. Because the anthropology, the Christian anthropology, the biblical anthropology is a positive anthropology. People are able of virtues. And then we have to say today, we have to reward publicly in the church even, with prizes, people doing virtuous activity in the environment. I really expect new sanctity, also the process for sanctity, holiness in the Catholic Church is too much based on moral dimension. I would really would be very very happy if we have some saint for ecological reasons, not just for heroical virtues, just to show some official sense of the Church for respecting the environment, for doing beautiful things in the Amazonia. And I think sin is not enough. We need also virtues to reward virtues. But Alessandra would like to add something. Yes, I'd like to add something about the process in which in this and other financial companies who works with responsible investment, how they work. When you choose companies and states, I mean, now we speak about companies, we start a process of engagement with these companies. So every year we participate to their assembly and they are going to vote. We can dialogue with them, asking questions. They are asked to reply to us, and they should do this. And otherwise, we can make some negative publicity advertisement on them. And so this is a way to start something that is not one shot, but is a process. And another thing, about the importance of production and democratic process in production, we are going to ask them about their board, about the differences between the lowest salary and the biggest one, because for us it's important. We cannot fight inequalities if we finance companies in which the differences between salaries are too high. And we have a member coming from Oxfam in our ethical committee, and we are starting a process of tax compliance disclosure of these companies, and we are having problem with that. We are starting to dialogue with companies, and they don't want to tell us about their tax compliance. And we think this is a very important aspect, because you can do something good for the environment, but if you put your money in fiscal heaven, something is not working properly. So this is to say that it's not easy, but it's important to be involved in this kind of stuff and staying there and following the process, having dialogue. Sometimes another kind form of engagement is to buy on purpose
bonds and shares from controversial companies to go there and to vote in the assembly, and to say something to them. I know it's like to be. Sometimes you think it's you are. Yes, just a drop in the ocean. But at least in Europe, this kind of investments are growing, and to be aware of that can be good to start and to continue this process. Just it's interesting to see how much a nano sister is. Is competent in economics, no? Because it's not so common, maybe, I don't know, in Poland, but in Italy it's not so common. No dobrze, zróbmy jeszcze jedną rundę pytań. Ja najpierw zanotuję raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, takich pięć pytań będzie i moje będzie szóste albo pierwsze. Do siostry mam pytanie. No to jak te banki tak nie chcą współpracować, to dlaczego siostra nie zadzwoni do papieża i nie powie, żeby kurczę, no coś z nimi zrobił? No nie mógłby z okna tam w Watykanie powiedzieć ta i ta korporacja nie chce pokazać, czy mają te pieniądze w tych rajach podatkowych, przeklinam ich. No nie da się tak zrobić. No i państwo jeszcze coś dodajcie. So my first question is, do you see any relationship between the current crisis and the Christianization of Western world? I mean, is it related in any way to the fact that we, as a society in Western world no longer strive for any higher values than pleasure, possession and power? And secondly, that we no longer have the idea that we are with other people in our countries and countries in the other side of the world, that we are actually brothers and sisters, practically, because of the fact of being children of the same God. So there is no foundation for common ethics. For example, this would be a problem. I see that it might be difficult to create this kind of ethical boards in corporations, because what is ethical and very important to me may be completely unethical for someone else. And I have many friends who are very kind and lovely people, I love them, but we have very, very different opinions on what is ethical and not. Okay. Dobry wieczór, Marcin Kawko, Szkoła Główna Handlowa i Caritas Polska. Mamy tutaj bardzo dużo pięknych słów, takich jak odpowiedzialność, wzajemność. Odpowiedzialność, wzajemność i nawet wchodzimy na poziom makroekonomiczny, rozróżniając kapitalizm, socjalizm, ten drugi na szczęście już powoli umierający. Ale w rzeczywistości, tak jak wspomniał w pewien specyficzny sposób Janek, za ten kryzys odpowiadają konkretne przedsiębiorstwa, większe, mniejsze, na ogół raczej większe. I czy mają państwo jakikolwiek pomysł, w jaki konkretny sposób przekonać przedsiębiorców do dbania o to dobro wspólne? Bo tutaj mamy troszkę frazesów, statementów takich, szczególnie w kontekście Economy of Francesco, w którym będę miał przyjemność wziąć udział. Mieliśmy Ethical Committee, który jest swego rodzaju karaniem. I moje pytanie, w jaki sposób przekonać przedsiębiorców i jak wyplenić z ich głów ten indywidualizm, z którym związany jest ten utylitaryzm. Filip Konopczyński, Fundacja Kaleckiego. Ja mam takie
Dwa krótkie pytania, w zasadzie jedno pytanie z dwoma przykładami. To znaczy, kiedy myślę o historii sporów katolicyzmu, czy szerzej chrześcijaństwa z kapitalizmem, to no, przychodzi tak do głowy ten długi okres trwający no, tak w zasadzie do początku kapitalizmu, kiedy przez całe wieki średnie Kościół dosyć skutecznie zwalczał kredyt i no, piętnował na przykład czerpanie zysku z kredytu jako uzurę, jako lichwę, tak? Więc jakby jest ta tradycja i pytanie, jak to nowe podejście papieża Franciszka odnosi się do tej tradycji zwalczania oryginalnego kapitalizmu, że tak powiem. Czy może wyciągnęło z tego jakieś lekcje? A drugie pytanie jest takie, że tutaj aż by się prosiło, mówiąc o tym podejściu, no o przywołanie takiego alternatywnego, współczesnego modelu też religijnego, który jak najbardziej no, nakłada jakieś dyscyplinujące mechanizmy na firmy, bo rozumiem tutaj te kontrowersje z wpływem kapitalizmu, ale na firmy, które działają na rynku. No i to jest ten model gospodarczy islamski, to znaczy mamy do czynienia z tym, co jest halal, tym, co jest haram. No i na poziomie na przykład tego właśnie bankingu, tutaj był profesor Yunus, który się pojawił, no, który także radzi sobie właśnie w takim otoczeniu. I czy tutaj, czy jest jakaś po pierwsze relacja taka wsteczna do tej tradycji, a z drugiej, czy to jest jakieś mieć porozumienia, czy to jest trochę inne podejście względem tego modelu muzułmańskiego? Beautiful questions, eh? Congratulations. Dzień dobry, Jan Chudziński. Ja może na początku taką krótką uwagę poczynię. Uczestniczyłem w różnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy wielkich korporacji, które dosyć no, negatywnie wpływają na klimat. I widzę efekty tego działania, jednak wydaje mi się, że one są dosyć ograniczone względem większych problemów, przed którymi stoimy i stoi ekonomia, więc dlatego też się bardzo cieszę, że tutaj padł taki postulat zmiany w teorii ekonomii. I chciałem się zapytać, czy to jest jakiś taki też apel do ekonomistów, nie tylko do tych młodych, ale do tych już takich powiedzmy ugruntowanych. I chciałem też zadać pytanie tak troszeczkę z drugiej strony, jak możemy ten wzrost gospodarczy ucywilizować, tak? No bo to nie jest chyba, nie ma co do tego wątpliwości, że to właśnie ze wzrostem gospodarczym są związane emisje, tak, i destrukcja środowiska. Tak, i jak w ogóle da się to zrobić z tym obecnym ogromnym systemem produkcji, tym dużym flow, tak, o którym tutaj była mowa? To około dwa, może trzy głosy jeszcze jesteśmy w stanie przyjąć, żeby to miało sens. Przejdźmy teraz na tę stronę sali, żeby nie było tak, że pytania tylko z jednej. Jest. Proszę. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Mam na imię Joanna, pracuję w tej uczelni, nazwisko Biegałka. Mam jedną taką prośbę o refleksję na temat tego, co powiem. Jakiś czas temu też kończyłam studia w tej uczelni i po tych różnych kryzysach ekonomicznych no, zwątpiłam w możliwości ekonomii. Odkryłam je w prostym słowie, które wisi w bibliotece tej uczelni. Wypowiedział je pan Grodek, że ekonomia to sposób nauka o postępowaniu człowieka. I tak się zastanawiam też w kontekście ekonomii Franciszka, na ile mówimy o kapitalizmie, o odpowiedzialności przedsiębiorstw. No stoją jakieś za tym nazwy, ale też stoją za tymi przedsiębiorstwami czy państwami konkretne osoby i ich sposób postępowania, podejmowania decyzji. I chciałam się prosić o odniesienie do tej kwestii, do takiego problemu, który widzę, a jednocześnie z drugiej strony ograniczenia w postaci RODO, wzrastająca anonimowość między ludźmi. Cieszę się, że właśnie tu się przedstawiamy też i jest możliwość nawiązania jakiejś relacji. A drugie też pytanie mam może do siostry, bo ciekawi mnie ta inicjatywa Ekonomii Franceska i spotkania w Asyżu. I nie wiedziałam, bo jest to dla mnie to nowa inicjatywa, na ile powodem, jakie są przesłanki, że jest to spotkanie dla młodych ludzi.
jak to się ma do spotkania światowych Dni Młodzieży i czy ten próg 35 lat jest negocjowalny. Dziękuję. Kto się czuje na siłach, żeby ostatnie pytanie zadać? Pan się czuje na siłach, dobrze. Dariusz Winek, jestem ekonomistą, też z tej uczelni pochodzę pierwotnie. Teraz już od 16 lat pracuję jako ekonomista bankowy, w tej chwili w Banku Pocztowym, odpowiedzialny za finanse. Moja taka pierwsza refleksja ważna, że jak mówimy o tych ważnych słowach dotyczących kapitalizmu czy wolnego rynku, to po pierwsze wydaje się, że jakby tutaj chodzi o pewien mechanizm wyceny wartości, który funkcjonuje w wolnym rynku, czy w gospodarce rynkowej, a tak naprawdę bazujący na tym pojęciu, które mi chodzi po głowie, czyli tej sprawiedliwości komutatywnej, tak? Czyli takiej, która wycenia poprzez rynek, nadaje wartość. I to, co jest problematyczne w gospodarce rynkowej, to jest oczywiście to, iż nie wszystkim cnotom w rozumieniu chrześcijaństwa czy wartości nadaje wartość odpowiadającą wartości ekonomicznej. Ja to postrzegam jako fundamentalny problem, ale to nie znaczy, że to jest chodzi o kwestię kapitalizmu, tylko chodzi o to, że tak naprawdę no, ten mechanizm wolnego rynku nie jest w stanie wycenić we właściwy sposób wartości, która jest w cnotach rozumianych jako cnoty etyczne związane na przykład z chrześcijaństwem. I teraz jak to się ma do tego, o czym rozmawiamy, czyli o mechanizmie? Can you repeat, because it's not easy to understand for me. I mean, the issue of the question is with the proper assessment of the wealth related with the market economy. Because when we have got something like a kind of activity, for example, that I'm doing something for somebody else, I helped somebody in the hospital, for example, do I have proper market assessment of the price of this type of activity, of this type of service? And the issue is that market economy does not have any, let's say, proper way of assessment wealth of this type of activities, especially when they are related with human activity, which is related with pure ethics, with pure sense of religion, of Christianity. What a gift. And this is the question of why does this system doesn't work very well. And the question related with this is, przed na polski, bo większość z nas mówi polsko, ale też zawsze łatwiej. Chodzi o to, iż w tej logice mamy kłopot z właśnie tym funkcjonowaniem i właściwym zarządzaniem mechanizmami, czyli innymi słowy mamy często to powiedzenie, że po pierwsze gospodarka, a nie po pierwsze etyka. I jak państwo patrzą na ten problem? Czy tak naprawdę kryzys polega na tym, że po pierwsze nie mamy właściwej oceny moralnej pewnych działań ludzkich i kryzys z tym związany, który przekłada się na właśnie złe funkcjonowanie gospodarki i ekonomii. Bo po pierwsze często używamy po pierwsze ekonomia, a nie wartości etyczne. Czy zgadzają się państwo z taką tezą? Chociaż to nie jest bardzo łatwo, żeby to odwrócić, bo w korporacjach, w finansowaniu konkretnej działalności to po prostu liczy się mechanizm rynku i wyceny wartości i uzyskania zysku. Więc to jest jakby dla mnie przynajmniej to podstawowe pytanie i ono jest chyba moim zdaniem fundamentem. Czy państwo się zgadzają z taką logią, bo ono się ma, potem się po prostu przekłada na problemy dotyczące funkcjonowania rynku. Drugie pytanie jest związane z jakby tutaj państwo też wspomnieli, ja też uczestniczyłem wolontarystycznie w pracach takiego zespołu przy Komisji Europejskiej dotyczącej gospodarki, finansowania gospodarki obiegu zamkniętym. Circular Economy, Financing. I teraz znowu, jak to zrobić? To jest bardzo trudne zadanie, dlatego że wprowadzenie tego typu nowych mechanizmów związanych z finansowaniem przedsięwzięć oznacza, że musimy jako konsumenci płacić więcej za dobra, które są produkowane w bardziej etyczny, sprawiedliwy, adekwatny do wykorzystania mniejszej liczby zasobów naturalnych sposobów produkcji. I my jako konsumenci musimy być gotowi, żeby płacić więcej. Czyli musimy sobie jakby pozbyć się tej radości z konsumpcji po to, żeby to był bardziej etyczny sposób.
I to jest jakby z kolei bardzo trudne i w tym kontekście mówimy często właśnie o tej zmianie modelu konsumpcji, który wymusza te działania. Czy to też nie jest jakby droga do tego, aby tak naprawdę wprowadzać tą nową ekonomię Franciszka? Dobrze, bardzo dziękuję. To było znakomite ostatnie pytanie. Wracamy teraz tutaj i niech paneliści proszę potraktują to jako okazję zarówno do odpowiedzenia na te pytania, które chcą odpowiedzieć, jak i jakiegoś ostatniego słowa, bo po tym będziemy musieli już kończyć nasze spotkanie. Może, aha, siostra już ma mikrofon, więc oddaję głos. First of all, thank you for your suggestion. And we are going to say, to ask Pope Francis to do something, but actually, there is a document, Economice et Pecuniarie Questiones, who has been published last year and is addressing this kind of thing, but I know, I think, I think it's difficult to read, and words from the Pope will be more effective on this, but it's a joke. But are there names of concrete companies and banks who are violating? Sorry? Oh, okay, never mind. Sorry. And, well, something about Assisi meeting, we received an application from a person 90 years old from England. And this is to say that 90. Yeah. And you also two people from 12. Yes, and 12 years old. This is to say that we think that, and we are processing these applications, because we think that everyone will feel called, to be called to this kind of transformation in this event, we say as a vocation for that. And it's important also in this respect that the event could be an inclusive one. Why young people? The idea was, if we put together Nobel Prizes, big economies, and so on, we can stay there discussing, but maybe if I think of me, I'm not old, I'm 45 years old, but I've been teaching economics since 2006. And I mean, my mind is set. I can be open to something else, but it's more difficult to change. And the idea was, if we put together young people, they have great power of connection and fresh ideas. And we think also, and I learned this during the Youth Synod, they have a word to say to us that is a new world. I always think when we read the Psalm, the 145 Psalm, it says, a generation tells the other the good things and the God words, the God. And we always think that one generation, the oldest, tells the new generation, the other generation, the newest, something about God. But I think we can read it in a different way. And it is that new generations can tell us something new about God to the old generation. So this is the spirit of Assisi. And we don't want to make another youth meeting. And we don't want to have an Assisi every 2 years, because this is not the spirit. The spirit is to starting a process and to decide there, not before, what this process can bring. We'll see. But it's a matter of commitment, not a matter of gathering together. I mean, gather
we are gathering together, but for a commitment. And if you feel you have something, you can do something for this event, we can share, and there is space. I mean, not too much, because Assisi is a small town, but we want that nobody can feel excluded from this, because it's not the aim of the spirit of Assisi. And something about big corporations and climate crisis. I think, speaking about young people, the millennials are the ones who are bringing corporations to change their behavior, because they know that they will be future customers. And big surveys around the world about millennials' ideas and preferences say that the importance of environment for them is at the top of their preference. And before coming here, I was in the USA. They invited me for an external advisory council meeting in one of the biggest corporations. It is a chemical corporation. And they asked me to speak about Laudato Si thought. And it was surprising for me. Maybe they thought that it was something exotic, and so they invited me, but they were listening carefully. And I realized that we have a treasure, that these kind of thoughts are a treasure. And if we offer with, humility, this treasure, people can start to think about that and maybe to change their behavior. And in this corporation, they were very concerned about climate crisis. And I tell you, there were some experts speaking about all possible scenarios about what about if the temperature is increasing in 2 degrees? What about 4? What will be problems? What we have to address, and so on. So they were carefully thinking about this stuff. And if one of the biggest company in the USA is doing that, I think that this issue is going to be taken seriously. And last word about I don't know how to make economic growth more civilized. And I think that the way in which we are measuring things is important. Why? Because there is we say that everything economic science, economic theory doesn't see is going to be destroyed. So if economic theory doesn't see relations, we are building an economy without relations, and so on. So now the awareness on the fact that we need more complicated measures of well-being is growing. We can see this about the sustainable goals, the objectives. And why this is important? I'll tell you something. In 2017, Italian government took 12 measures representative of the goals about inequality, about female improvement, about wealth and income for families and not only for individual person. And they said that they were going to measure this, and each law which would be approved, it was, they were going to measure the effect of this law, this new law, on
these 12 measures to say we are improving something or not. And this is a way to change. Because from a political point of view and government point of view, if we pay attention to this kind of measures, we start to do something in this respect. Unfortunately, the government changed it in Italy, and I don't think they are continuing to do that. But it was the first country in Europe in doing that. And I think this is one way in which we can make growth more civilized, to see the many dimensions and not only GDP and quantitative measures of economic growth. W odpowiedzi na to, co można konkretnie zrobić, ja bym chciał powiedzieć o trzech sprawach. Pierwsza to jest taka, która po prostu jest możliwa. Wszyscy ci, którzy zajmują się rzecznictwem interesu społecznego przy podejmowaniu ważnych decyzji gospodarczych. Myślę, że Unia Europejska jest tego dobrym przykładem. Gdy właśnie no, wszystkie relacje, które mówią o tym, jak przebiega właśnie kwestie związane z podpisywaniem tych umów międzynarodowych. Znaczy jest wyraźna dysproporcja dostępu do informacji lobbystów gospodarczych i rzeczników interesu społecznego. To jest bardzo zaburzone. I to na to się skarżą wszyscy ci, którzy próbują to rzecznictwo społeczne, że tak powiem, prowadzić. Powinna być po prostu reguła taka, że co jest dostępne dla jednych, jest dostępne dla drugich. No niestety jest, tam obowiązuje reguła, że to jest tajemnica handlowa i wobec tego jedni mają dostęp, a drugich jakby z tego wyklucza. Wydaje mi się, że bardzo wielką siłą jest przejrzystość. Znaczy to ma ogromny potencjał. Po prostu właśnie dlatego, że ma duży potencjał, dlatego tak trudno się z tym przebić. Ale mi się wydaje, że to jest rzecz, która jest w zasięgu możliwości. To można byłoby wprowadzić. Druga kwestia, co jeśli chodzi o ten aspekt teoretyczny, gdzie tu można było zrobić? Bo mnie się wydaje, że istnieje pewien potencjał w czymś, co jeśli chodzi o teorię ekonomiczną, jest stosunkowo słabiej rozwinięty względem innych działów teoretyzowania. To jest teoria przedsiębiorstwa. Że istnieje taki nurt, który stara się jakby rozgryźć takie coś, czemu się nadaje nazwę firma odpowiedzialna społecznie oraz przedsiębiorstwo społeczne. Nie chodzi o firmę, która ma jakiś program CSR i za pomocą tego programu nadrabia sobie, tak powiem, różne inne rzeczy, które robi poza tym programem, tylko chodzi o taką firmę, która funkcjonuje w ten sposób, że dąży do zysku, a rezygnuje z maksymalizacji zysku. Że ma taką formułę i teraz ta różnica między osiągnięciem zysku a rezygnacją dalej, to jest właśnie to coś, gdzie się, tak powiem, dba o różne aspekty, możemy je nazwać cywilizacyjne, kulturowe, etyczne, jakbyśmy chcieli. Pytanie, czy taki mechanizm może działać i nie na, tak powiem, sytuacje takie jednostkowe, że gdzieś komuś coś się przytrafi. Czy to mogła być pewna formuła racjonalnego gospodarowania? I jeszcze proszę dalej, przedsiębiorstwo społeczne. Nie mam o tym czasu mówić, ale naprawdę są tacy, którzy próbują to robić. Co więcej, akurat jeśli chodzi o tę formułę, tutaj jest spore zaangażowanie właśnie ludzi spoza stricte ekonomii, znaczy, którzy próbują z pewną refleksją do tego wejść. Ale tak naprawdę potrzebne jest spotkanie. Ale tutaj pewien potencjał jest. I trzecie, co chciałbym powiedzieć, to my nie oni. Każde takie zaczynanie od tego, wielki biznes, kapitalizm, korporacje, ktoś tam jest odpowiedzialny. Oni są odpowiedzialni. To tą drogą, moim zdaniem, nie można zajechać do skutecznego rozwiązania. Bo skuteczne rozwiązanie, od tego zacząłem, to jest tam jest uzgodnienie perspektyw. Nie ma uzgodnienia z perspektyw, nie będzie skutecznego rozwiązania. A teraz jaki błąd wynika z tego oni? Jak my mamy wielkie korporacje, jak one są wielkie, tam jest wielu ludzi. Wszyscy, co są w tych korporacjach, są za to odpowiedzialni, którzy tam pracują? Czy tylko ci, którzy zarządzają, na którym szczeblu, na średnim, na wyższym, a może właściciele, a ci właściciele mówią, że to jest akcjonariat rozproszony i na końcu może się okazać, że ci oni tam nie ma do kogo strzelać. Wszyscy się z tego, że tak powiem, wykolegują. A druga kwestia to jest coś takiego, jak oni są winni, to ja im przyłożyłem i idę spać spokojnie. Swoje zrobiłem. Gra nie idzie o poglądy, gra idzie o zachowania. Tym, co zmienia, są zachowania. Tymczasem, no dokładnie tak jak pan powiedział, no to jest kwestia tego, że się spotyka popyt z podażą.
i pytanie, na którym poziomie one się spotykają. I tak naprawdę, jeśli ekonomia Franciszka mówi to, że można być szczęśliwym konsumując mniej, tak? Znaczy to jest jakby rozumowanie. Pytanie, czy też, jak mówię z tą teorią przedsiębiorcy, czy też można być szczęśliwym przedsiębiorcą, nie dążąc do maksymalizacji zysku. To jest pytanie, tak? Czy to jest możliwe? Ale jeżeli tak, to jest na obu stronach to musi iść. Znaczy nie można jednej strony, a drugiej zostawić. Znaczy no pytanie, jak to zrobić? Ale to wymaga, że jesteśmy my. My, nie oni. I na to chciałbym zwrócić uwagę. Dziękuję. Thank you. Just few words, because my colleague said a lot of stuff, I agree. The relationship between the de-Christianization and the environmental crisis is not so easy. Also because according to some people, probably the majority of people, Christianity was the reason of the crisis, because other religions and other civilizations like Hinduism, Buddhism has a relationship much less predatory with the nature. This is true. The Hindu, the Buddhism, the relationship between this kind of civilization and the environment, the idea of domination of creation that you find in the Bible, because in the Genesis we have two traditions about the earth. One is the care, Shomar, in Jewish, the care, caring, look after. This is one tradition in the Bible, but at the same time, in the same Genesis, you have also the domination of the earth. And then, according to some criticism, the domination element has been more important than the care element in the Christian, Jewish-Christian tradition. That is not so easy, the relationship between the de-Christianization and the environmental crisis. Of course, what you say, I think is more general what you say, but we need ethical people, we need ethics, but there are also non-religious ethics that is very important today. But anyway, it's a very complex theme. Second, the issue of usury, the interest rate, this is important, also because if you look at the rationale, the reason of the condemnation of usury in the Middle Age, in the Bible and also during the up to 18th century when there was formally the legitimation of interest rate by an encyclical letter by the Pope, but in all the justification of the condemnation of interest rate that was called usury was a condemnation of rent seeking. That is the reason. Because you have a power, you have a sort of asymmetric power. You possess power through money, and you use this power for exploiting, for taking money without working. Then if you look at the rationale of the condemnation of usury, there is the condemnation of rent seeking. That was much more very important in the Bible and very important in the Middle Age. Then, this is still interesting today, because there is still a lot of rent-seeking in finance, a lot of rent-seeking in the economy. And then Pope Francis, among the economies that kills, there is also the economy of rent-seeking, because in today's economy, the rent is much more important than profit. In other words, in 20th century, the enemy of the Catholic social the Christian social thing, it was the prophet. The prophet is the evil, the prophet is the devil, and so on. Okay. Today, the enemy is the rent-seeking, because there is a conflict between profit of entrepreneurs and rent by rentier, by people that that get a lot of money without working. That is rent-seeking. And then I think the usury issue is very important today because it's the rent-seeking issue, because the rent is the disease of our capitalism. Other point, a lot of points, but there is no time.
The idea of fair value, how to value, not market exchange, what Mario, Dario, I can't remember your name. Mario? Dario? Dario, okay, Dario, king of Persia. Okay, very important in the Bible, as you know, Dario. And how to value the relational goods, how to value the gratuity goods, how to value the free goods, how to value gift. Alessandra mentioned something, that if we don't see something, we destroy. Just think about the environment. We, for one century at least, we have considered in Europe beautiful companies that were destroying the environment, but we don't see the environment as a good. Then there was, very, very good companies in Italy, working in Venezia, Porto Marghera, they were destroying the sea, but that was not a problem because there was no theory of environmental goods. But today we are destroying a lot of relational goods because we don't see relationship as a good. Then we are destroying a lot of stuff. Then it's important to value, but I think more than measure, is important to see this kind of goods. Because if you assign an economic price to gift, the risk is to transform everything in commodities. Because when you assign a price to a good, the good becomes a commodity. That is something universal. If I start to be paid, if I start to pay my child for setting up the room, it's impossible to do something similar for free, because to assign a price to some activity transform something from free good into. Then it's important to see, it's important to value, but it's not necessary to measure from an economic point of view. This is an issue that we are working on in the last few years also together. The difference between see something and measure something. Today we don't see the importance, and then we don't measure, but maybe it would be enough to see, even though we don't measure. Because if we don't measure, it's less important than if we don't see, according to me. And circular economy is a very huge issue. Yes, we have to pay more. I think the idea that everything is possible without cost is a very naive idea. If today we really want to change our capitalism, we have to pay. We cannot continue our style of living as before. That is very clear. I think what Greta Thunberg said in the summit in September in New York was the most important political discourse in the 21st century. It was the most important speech, political speech, not because she was a girl, no. Because the message is, you adult people, you have to change, because in this way you are destroying the world, the planet. Then the idea that everything is a positive sum game is not true. If we don't, for instance, if we don't invest, if we don't spend 20% in international cooperation with Africa, there is no way of managing immigration, not just 1%, 1 per 1,000 of our GDP. This is just naivete. We have to change our we have to pay more. I think these rhetorics that we can continue to do what we did before with just some marginal adjustments, this is very dangerous because it's false, it's not true, according to me. Then, just to conclude, because the time is over, I think what we need today, we are also in a Christian environment today, also for the organizer. I thank also for the Focolari, all the organizer of this moment. What we need more, according to me, we need more prophecy. Prophecy is something that today will be very important. Why more prophecy? Because if you look at the Bible, you have different versions of some events. If you look at the book of Kings, the institutional narrative of the actions, the success of Jeroboamo, was a king,
So Jeroboamo did very well because he expanded our kingdom. But in the same year, the prophet Amos said Jeroboam did terrible things because in this expansion, the poor are worse than in the past. We need the official narrative of our, but we need more prophecy. We have, that prophecy means to look at society from the standpoint of the poorest. That is prophecy. Then we need more that. And then just to also to quote another prophet that Pope Francis quotes very often, it is Joel. You know, Pope Francis in the Synod of Young People said, mentioned, quoted this famous sentence of Joel, the young people will have dreams, no, will have prophecies, and the old people will make dreams. That is a beautiful sentence. If I can, I would change this quotation, this biblical quotation to say, just to go back to the young, to the adults, to Assisi, we need also adults in Assisi, but in the back, like in the family, during the birthday of the child, of the boy, the parents organize everything, they cook, they go to there, but at the end, when there is the celebration, they go outside and the young people make celebration. Then we need adults, because I would say, the Joel, the young people, the youth, will make prophecies if the old people will have dreams. Because we need today adult, old people with the capacity of dreaming the future, and not just with a sort of depression, with this pessimistic approach, because this is a responsibility. If young people don't find aside adults, entrepreneurs, economists, who are able to be optimistic about the future, with dreams of a better world, young people are not able to make prophecies, because the optimism and the hope, because the Christian name of optimism is hope, the hope of the adults are essential for the prophecy, for the dreams of young people. I think Assisi will be this combination of adults, entrepreneurs, adult economists, dreaming with hope, and young people making prophecy together with the adults in the back. Thank you. To świetnie. Uczestnikom naszej debaty już Państwo podziękowali brawami, także podziękujmy jeszcze organizatorom i tłumaczom, a ja już oddaję głos i zapraszam Mateusza do podsumowania. Drodzy Państwo, obiecałem Rafałowi, że zabiorę mało czasu i dotrzymam obietnicy. Chciałem powiedzieć, że no, tak mi się wydaje, że rzeczywiście stało się dzisiaj coś niezwykłego. Jesteśmy w najważniejszej polskiej uczelni ekonomicznej. Siedzą tutaj osoby, które się chyba wcześniej nie spotkały. I wydaje mi się również, że nie będzie to koniec takich niespotykanych spotkań. A dopiero początek. Dlaczego? Polski bardzo ważny filozof Stanisław Brzozowski powiedział kiedyś coś takiego, że najlepszym sposobem na krytykę czegoś jest stworzenie czegoś, co działa lepiej. I wydaje mi się, że początek tej rozmowy, która zaczyna się tutaj, to jest oficjalny element w ogóle ekonomii Franciszka, dzisiejsze wydarzenie jest elementem tego, co będzie miało swój finał w Asyżu i dalszy ciąg. To jest, mam nadzieję, sposób na powiedzenie, najlepszą krytyką jest tworzenie działających, produktywnych rozwiązań, które działają lepiej. Definicje tego, co to znaczy być produktywnym, są właśnie tym, o co się spieramy, o czym myślimy, co próbujemy na nowo ująć. I tych pomysłów jest bardzo wiele. Nie będziemy już dzisiaj czasu o tym porozmawiać, ale wydaje mi się, że coś bardzo podobnego mówi też w pewnym momencie chrześcijaństwo, mówi święty Paweł, kiedy mówi
wchodząc w pewne spory, które się toczą wtedy bardzo ważne, mówi, ani ta strona sporu nie ma znaczenia, mówi wtedy o obrzezaniu, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. To znaczy stworzenie czegoś, czego jeszcze nie było, ale co ma tę siłę pociągnąć nas w nowe miejsce. Uważam, że bardzo tego potrzebujemy i że początek tego dzięki dzisiejszym gościom i Państwu się wydarzył. Chciałem tylko na koniec powiedzieć też, że czasem pewne rzeczy widać na froncie, a pewne dzieją się niewidzialnie, a są ogromnie ważne. Dlatego bardzo chciałam podziękować pani Marzenie Zielonce z Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Annie Kluzińskiej ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska, bez którego na przykład, proszę Państwa, nasi goście nie rozumieliby, co do nich mówimy, bo mieliśmy problem z tłumaczeniem. Tak, więc ta niewidzialna praca jest też bardzo ważna, żeby, tak jak mówili Państwo, zaczęło widzieć całą ekonomię. Bardzo Państwu dziękuję. Wspaniałego wieczoru. Może można będzie jeszcze złapać gości gdzieś w kuluarach. I do zobaczenia. Witam Państwa jeszcze na sekundkę, jeszcze zanim jeszcze skończymy. Też chciałem podziękować w imieniu, powiedzmy, pana rektora i naszej uczelni, ale również wszystkich właśnie tutaj wymienionych osób, czyli pan redaktor i Rafał Woś i nasi goście, a także właśnie Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera, która też uczestniczyła, Ruch Focolari, z którego dzisiaj żeśmy intelektualnej i duchowej aktywności korzystali, wreszcie Klub Inteligencji Katolickiej. Proszę Państwa, taka moja krótka jeszcze uwaga, bo jestem gadułą i nie mogę czasami przestać, ale tylko tak powiem w ten sposób. Ja tutaj zbierając się, oczywiście bardzo chciałem, żebyśmy się zebrali, natomiast byłem troszkę sceptykiem. Znaczy obawiałem się, że no bo jeżeli będzie połowa sali, będzie pełna, to może będzie dobrze. A się okazuje, że jest pełna sala, a z drugiej strony myślę, że tego typu przedsięwzięcia, tego typu spotkania, dyskusje i dialogi, debaty są przyszłościowo bardzo potrzebne i chyba sądzę, że chyba w tego typu uczelni są szczególnie potrzebne. Także jeżeli będą nowe pomysły, ze swojej strony też będę próbował coś wymyślać, ale jakby Państwo chcieli coś takiego zorganizować, to myślę, że forum tej uczelni jest do tego chyba właściwe. Także dziękuję Państwu bardzo, życzę miłego wieczora.